Zobaczcie, jaki piękny ogród. Wchodzimy do środka. To jest jedno z piękniejszych miejsc, jakie dzisiaj odwiedzimy. O kurde. To co mówi o tym miejscu, to prawda. Praktycznie całe wyposażenie zostało tutaj. Nazywają ten domek domem lalek. Domek nosi nazwę domek lalek ze względu na to, że ktoś kolekcjonował tutaj lalki. O kurde, ile sprzętu. Tego się nie spodziewałem. Wypas. Zdjęcia rodzinne. Zobaczcie, jak niegdyś wyglądał ten dom. Księgozbiór. Kilka mosiężnych figurek, ale bardzo ładny obraz. I mamy również alkohol. Co tym razem? Biały rum, 40%. Myślę, że dzisiaj szybko stąd nie wyjdziemy. Nie da się tego otworzyć, ale możemy zobaczyć, co tutaj zostało. Kinkiet. Idziemy dalej. Licznik prądu włączony. Kurde, poddasze. Rowerek stacjonarny. Troszkę ubrań. Dość ciasno tutaj, ale mimo wszystko sprawdzimy, co pozostało. Tutaj również sporo rzeczy. Jednak nie będę się tam wciskał. Jedynie tutaj możemy spróbować wejść. O kurde. Teraz już wszystko wiemy. Właśnie dlatego dom nazywa się domem lalek. Zobaczcie, jaka kolekcja.
lalki wcale nie wyglądają, jakby były nastawione przyjaźnie. Ale jakie wielkie. Leżała do dorosłej osoby. Jestem przekonany. Encyklopedia. Tu jeszcze można wejść. O kurde. Wałki. Ciężko się tutaj poruszać. Bardzo ciasno jest. Kolekcja. Tu mam jakąś biżuterię. Na złoto mi to nie wygląda. Jakieś zegarki. Raczej złoto to nie jest. Dobra. Możemy iść. Wchodzimy do kuchni. O kurde. Również na bogato wyposażona. Co tutaj mamy? Zegarek. Zobaczcie, na półkach nadal są różnego rodzaju kubeczki, szklanki, a tutaj mamy kalendarz, 2003 rok. Guziki. Moneta, franki. Muszę wam powiedzieć, że jestem mile zaskoczony co do tego miejsca. O kurde. Kolejna kolekcja, tym razem jakieś gliniane lalki. O kurde, ile tego jest. Talerzyki. Ale ktoś miał wyobraźnię.
ciszej. Ale niestety musimy tutaj uważać. Kaliber. Nie jest napisane. Albo po prostu nie widzę. Odtwarzacz? Kurde, naprawdę sporo tego jest. Tu jakiś jaszczur. Tam chyba toaleta, tak. I kolejne pomieszczenie. Natura się wdziera z każdej strony. Domek jest opuszczony od 2003 roku. To jest sporo czasu. 21 lat może naprawdę zmienić taki dom w totalną ruinę. Ile filmów. Myślę, że powoli możemy się zbierać stąd. Myślę, że pokazałem wam wszystko, a nawet więcej. Bo tu też jakiś sprzęt. Do nagrywania kaset wideo. Chyba tak. Coś mi się tak wydaje. Szuflady pełne kaset VHS. Okej. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć eksplorację. Więc żegnam się z wami i do zobaczenia na następnej wyprawie. Trzymajcie się.